Cześć, dzień dobry. Na wstępie chciałbym tylko powiedzieć, że ja nie jestem youtuberem, vlogerem, nie umiem montować filmów, nie umiem też ich nagrywać. Nie jestem też ani dietetykiem, ani trenerem osobistym. Także jeżeli zamierzysz mnie naśladować, to robisz to na własne ryzyko. Pa. Cześć, środa. 8 rano, dzień diety 31. Co wczoraj było jedzone? 700 gramów szynki i pół kilo deseru, mniej więcej 500 gram, czyli 1200 kalorii. Natomiast spaliłem 1700 na spacer, 21 km, 600 na ćwiczenia, to 2300. 1400 na życie to 3700. Czyli 3700 minus 1200. Minus 2500 kalorii wczoraj powinno być. Ważenie tabletki, idziemy do pracy. Cześć, dzień dobry. Jest godzina 18, ja niedawno wróciłem z pracy. Powiem wam, że miałem zmontować film, nagrać coś nowego I sobie poćwiczyć. Takie były plany, ale jestem tak zmęczony, że idę spać. Zdrzemnę się, nie wiem, 2-3 godziny. Nie wiem, czy to ze względu na to, że śpię po 6 godzin, czy ze względu na to, że mam taki duży deficyt kaloryczny, ale no dzisiaj czuję się wypompowany, nie jestem w stanie nic zrobić, tylko się położyć i spać. No ja myślę 2-3 godzinki i jeszcze dzisiaj dam radę coś porobić. Mam nadzieję. Do później. Cześć, dzień dobry. Ja niedawno wstałem. Czemu spałem wieczorem? Bo byłem zmęczony. W ogóle czułem się, jakby moje baterie były całkowicie rozładowane, no. Ciężko było. Mocno też bolały mnie nogi. I ogólnie się czułem nie najlepiej. Ale chciałem. Dzisiaj będzie taki odcinek pogadankowy na temat regeneracji. Co robić, jak dopadnie was ból mięśni, zmęczenie. No ogólnie taka ciężka sytuacja, jaką ja miałem dzisiaj. Przede wszystkim pamiętajcie, że macie prawo do odpoczynku. Nie musicie codziennie cisnąć. Ja na przykład z założenia postanowiłem sobie, że będę codziennie ćwiczył. Dzisiaj nie dam rady, więc nie będę. Dzisiaj, chociaż czuję się już w miarę dobrze. Bolą mnie tylko nogi. Dosyć mocno czuję całe mięśnie nóg. Mam obolałe. No ale jeżeli jesteście na tak ogromnym deficycie kalorycznym, jeżeli codziennie kilka godzin ćwiczycie, chodzicie po te kilkanaście kilometrów dziennie, no to prędzej czy później takie bóle czy zmęczenie was dopadną.
No niestety, no. Tak jest. No. Ciało nie jest taką niezniszczalną maszyną. Dlatego też ważne jest, żeby wiedzieć, kiedy pozwolić sobie na odpuszczenie, tak? Ja kiedyś w takiej sytuacji, to po powrocie z pracy, jakbym był zmęczony i padał na twarz, to piłem energetyka i szedłem ćwiczyć kilka godzin. Ale to nie jest dobre rozwiązanie. Pamiętajcie, że jeżeli padacie na twarz, jesteście zmęczeni, chce wam się spać, to najlepszym wyjściem jest po prostu zrobienie sobie drzemki. Naprawdę dwugodzinna drzemka, tak jak dzisiaj w moim przypadku, działa cuda. Ja jak gdybym się nie zdrzemnął, to no nic bym dzisiaj już nie był w stanie zrobić cały wieczór. A tak jeszcze zmontuję film i zrobię kilka innych rzeczy. Więc pamiętajcie, rzecz numer jeden, najważniejsza rzecz przy regeneracji, to sen. No ja tego snu zazwyczaj w tygodniu nie mam za dużo, bo to jest około 6 godzin, może mniej. Staram się w weekendy trochę odsypiać, no ale wiem, że to jest za mało, ale mam dużo, że tak powiem, rzeczy do robienia i tego czasu w tygodniu nie mam za dużo na sen. Powinienem spać więcej, no ale trudno. Więc pierwsza rzecz, sen. Druga rzecz to ogólnie takie zmęczenie ciała, bóle mięśni. Co w takich rzeczach robić? Otóż jest kilka rozwiązań. Rozwiązanie numer jeden to są takie żele na bóle mięśni. Tutaj akurat jest jakiś przykładowy z Action za kilka złotych. I one naprawdę dobrze działają, rozgrzewają mięśnie. No i zmniejszają ból. Druga rzecz, którą bardzo polecam, jest to kąpiel gorąca w soli Epsom. Sól Epsom znana też pod nazwą soli angielskiej. To siarczan magnezu i to jest w ogóle cudowna rzecz. Możecie sobie kupić taki worek soli Epsom, robić kąpiele takie w gorącej wodzie z dodatkiem tej soli. I ona naprawdę rozluźnia mięśnie, pozwala się zrelaksować, pozwala lepiej spać. No, ma dziesiątki wręcz pozytywnych, dobrych działań i wpływu. I naprawdę na obolałe mięśnie działa cuda. Ja dzisiaj na pewno minimum godzinę sobie w takiej kąpieli poleżę i wiem, że te bóle mi odejdą wszystkie, tak? Mogę wam pokazać, ja kiedyś sól Epsom kupowałem w takich workach po 25 kilo i sypałem sobie do wanny. Z tym, że no nie daje to żadnych, no nie wiem, przyjemności, tak? Zmniejsza bóle, ale nie macie jakichś tam dodatkowych doznań. Dlatego ja zacząłem robić takie swoje własne sole do kąpieli. Nie bójcie się, nie zamierzam wam ich sprzedać, bo ich nie można kupić. One są tylko na użytek mój, ewentualnie daję czasem komuś w prezencie. No i to jest mieszanka, mogę wam przeczytać, soli Epsom, soli himalajskiej. Możecie nawet dodać takiej do kąpieli zwykłej soli kuchennej, ona też ma dobre właściwości. Soda oczyszczona, kwasek cytrynowy, olej kokosowy, perfum i barwnik spożywczy. Jak to wszystko dodacie, to wtedy macie taką kąpiel super regeneracyjną,
ładnie pachnącą, aromaterapia. Do tego woda też z barwnikiem spożywczym zmienia kolor i też przyjemniej się w takiej kąpieli bierze udział. Więc możecie sobie sami takie sole robić do kąpieli. No jak nie, kupcie przynajmniej tą sól Epsom. Ona nie jest droga, a naprawdę na bolące mięśnie to... No nie wiem, czy jest coś lepszego. No lepszy jest na pewno masaż, tak? W ogóle o tych solach to dzisiaj tylko tak wspominam, bo kiedyś na pewno będę chciał zrobić większy, dłuższy odcinek o soli Epsom, o takich kąpielach w takich solach, bo to jest naprawdę ciekawe i fajne. Masaże. Ja zajmuję się również masażami, mam studio masażu i też trochę na ten temat wiem. Masuję też inne osoby, więc o masażach sądzę, że kiedyś też powstanie oddzielny odcinek. Tutaj tylko wspominam, że warto zainwestować w stół do masażu. Stół albo łóżko do masażu. Podobno to jest różnica. Ja mam chyba łóżko do masażu. To nie jest duży wydatek, około 500 zł, a fajnie nawet czasem dziewczynę wymasować, czy jak dziewczyna to chłopaka. Jeżeli go coś boli, bolą go mięśnie, to no... Masaż jest z tych wszystkich rzeczy chyba najlepszy. Najlepszy jest masaż, później jest gorąca kąpiel w soli Epsom. Na bóle również bardzo dobra jest sauna infrared, taka, którą ja mam. No i żele, tak. No i sen. Pięć rzeczy, jak możecie zregenerować swój organizm, jak macie jakieś bóle, zmęczenie, to ja stosuję no wszystkie z tych 5 rzeczy poza masażem, bo nie mam nikto masować. Ale gdyby był, to dzisiaj na pewno bym taki masaż sobie zażyczył. Dobra, chyba tyle. Dzisiaj nie wiem, czy dzisiaj będę jeszcze w stanie coś ćwiczyć. Może 100 brzuszków na ławeczce, to max, co zrobię. Na razie idę zbudować wczorajszy filmik. Zobaczę, o której skończę. Ale pewnie się skończy na tym, że zmontuję filmik. Posiedzę pół godziny w saunie, później zrobię sobie godzinną, gorącą kąpiel, w której nasypię bardzo, bardzo dużo soli Epsom i się zrelaksuję. Może położę się wcześniej spać, tak żeby było to dzisiaj 8 godzin snu, a nie 6, jak to zwykle mam w zwyczaju. No i co? I mam nadzieję, że jutro już organizm będzie w pełni zregenerowany. No. Tyle. Pamiętajcie, żeby odpuszczać, żeby się wysypiać, żeby potrafić też dać sobie chwilę czasami na oddychnięcie, regenerację. Dobra, z tym was zostawiam. Cześć. Hejo. W tle tam za mną sauna już się rozgrzewa. Więc szkoda byłoby nie wykorzystać tej chwili. Jako, że dzisiaj nie ćwiczyłem, przynajmniej podciąganie.
Nie wiem, czy liczyliście, ale 16 razy. Nie wiem, czy pamiętacie, ale 4 tygodnie temu nie dałem rady 10 razy się podciągnąć. A więc w ciągu 4 tygodni widać progres. No, 60%. Są efekty.